Tym się różnią od Polski, między innymi oczywiście, że tam dość popularne jest i traktowane poważnie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. W Polsce ono nie jest, kiedy w ogóle nie było znane, nadal jest mało popularne. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego powiedzenia. To oznacza ono, że jeżeli nie podejmiesz ryzyka, nie wdasz się w jakieś trudne działania, które mogą spowodować również twoją śmierć, to się nie wzmocnisz. Dlatego, żeby być zahartowanym, wzmocnionym, trzeba ryzykować. Młody człowiek powinien nieustannie ryzykować, nawet na krawędzi śmierci. Społeczeństwo złożone z jedynaków, które niestety jest w tej chwili coraz bardziej realne, społeczeństwo, w którym rodzina ma tylko jednego syna, oczywiście nie może przyjąć tego typu doktryny. Skrzetuski mógł mieć 12 synów i wysłać tam ich na wojnę i liczyć się z tym, że z nich, załóżmy, 6 nie wróci. Natomiast jeżeli człowiek ma tylko jedno dziecko, to powtarzam, tego typu rozumowanie będzie przez niego odruchowo odrzucane. Dlatego też społeczeństwo małodzietne, społeczeństwo, w którym rodzina ma tylko jedno, dwójkę dzieci, trójkę dzieci ewentualnie, jest społeczeństwem, które nie może przyjąć normalnej, zdrowej doktryny życiowej, które nie pozwala się młodym ludziom ryzykować. Żyjemy w czasach, w których obowiązuje doktryna głoszona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zamiast doktryny kto nie ryzykuje, ten nie jest doktryna przezorny, zawsze ubezpieczony. I oczywiście te stowarzyszenia, jak już raz się ubezpieczyły, to starają się, żeby ten ubezpieczony, broń Boże, nie zaryzykował, no bo wtedy trzeba by mu odszkodowanie wypłacić. I robią co można, żeby wszelkie niebezpieczeństwa usunąć młodym ludziom spod nóg. Rzecz jasna, jest to zupełnie inne społeczeństwo niż te, w którym żyli nasi ojcowie, dziadowie i pradziadowie. Społeczeństwo, które niestety jest społeczeństwem umierającym. I dopóki nie wrócimy do czasów, w których w cywilizacji rodziło się dużo dzieci, z których część w ten czy inny sposób umierała, to my sami, jako cywilizacja, będziemy umierać. Zastąpią nas muzułmanie czy inne narody, które się tej doktryny stosują.